Strójki, pisanki i inne wielkanocne dekoracje można było kupić na wielkanocnym kiermaszu organizowanym w Urzędzie Gminy w Zakrzewie. To dzieła podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej Do Celu w Dąbrówce na Górnej. W ramach kiermaszu przygotowane przez nas zostały strojki wielkanocne, baranki, koszyczki, jajeczka dekupażu, robione techniką dekupażu i wiele innych ozdób. Uczestnicy bardzo chętnie biorą udział we wszelkich proponowanych im formach terapii. Przy wsparciu terapeuty naprawdę świetnie potrafią dopasować kolory, dobrać materiały różnych faktur, więc oni naprawdę bardzo chętnie wykonują te prace. Wykonywanie takich prac ma dla niepełnosprawnych autorów nieocenione znaczenie terapeutyczne i emocjonalne, ale są też korzyści ekonomiczne. Wiadomo już, na co zostaną przeznaczone pieniądze ze sprzedanych stroików. Planujemy zorganizować wycieczkę, na którą obecnie nie mamy środków finansowych, ale dzięki właśnie takiej sprzedaży możemy to dla nich zrobić. Dochód przeznaczamy na zakup nowych materiałów do pracy z uczestnikami, na zakup materiałów na pracownię zarówno plastyczną, jak i rękodzieła artystycznego. Udział w kiermaszu wzięły dwa ośrodki.